Halo, dzień dobry. O, jak szybko się połączyłaś. Czekaj, ja sobie tylko pogłoszę trochę. Jak szybko, w ogóle pierwszy raz mi się zdarzyło z kimś tak szybko połączyć. To jest synchronizacja. Tylko sobie pogłoszę, żeby nie wychodzić z telefonu. Dobrze mnie słychać? Dobra, super. Okej, widzę, że tutaj się ludzie zbierają, także możemy powitać wszystkie osoby, które przychodzą. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy taki, powiedzmy, trochę zapowiedziany, trochę niezapowiedziany live. Powiedzmy, trochę niezapowiedziany, dlatego że z Kasią wymyśliłyśmy ten live tak na bieżąco, że będziemy odpowiadać na Wasze pytania na temat nasion roślin strączkowych. Dlatego że zauważam, i ja, i Kasia też zauważa, czy na grupie, czy w grupie rodziców w przedszkolu, czy ogólnie wśród znajomych, że jednak te nasiona roślin strączkowych są w mniejszej ilości jedzone. Ludzie obawiają się jedzenia nasion roślin strączkowych, a ja zauważam, że też pacjenci się obawiają jedzenia tych produktów, co jest trochę smutne, dlatego że nasiona roślin strączkowych po pierwsze są świetnym zamiennikiem mięsa, więc jak ktoś przechodzi na dietę roślinną, to nasiona roślin strączkowych no, powinny się znaleźć po prostu w diecie. Bez nich jest bardzo trudno zbilansować jadłospis. Może jeszcze później powiem kilka takich istotnych uwag na temat tego, co można w razie czego zamiast nasion roślin strączkowych dodać do diety, żeby ten jadłospis był dobrze zbilansowany. No a po drugie, nasiona roślin strączkowych są też źródłem witamin i składników mineralnych. I tak jak dzisiaj też pisałam o zakwasie z buraka, z tego co widzę, to bardzo modny jest ten zakwas z buraka, co oczywiście nie mam nic przeciwko zakwasowi z buraka ani w ogóle żadnym kiszonkom. Tak jak pisałam też, że to są produkty, które warto jeść, ale jednak dużo osób poszukuje takich szybkich rozwiązań, co dostarczy im szybkiego rozwiązania, jak bardzo szybko podnieść hemoglobinę, poprawić wyniki badań. A nie zwracamy uwagi na to, co tak naprawdę każdego dnia powinno się znaleźć w naszej diecie i w zasadzie od podstaw powinno się zaczynać, czyli jak przechodzimy na tą dietę roślinną, to zamiast szukać koktajlu z buraka, czy na przykład dodawać do buraczki, czy jeść, pić koktajle szpinakowe, warto zwrócić uwagę na to, czy my mamy w ogóle żelazo w naszej diecie, no bo żelazo się znajduje w nasionach roślin strączkowych głównie. I to jest też fajne żelazo, dlatego że tam jest żelazo w połączeniu z większą ilością białka, czyli mamy tam i większą ilość aminokwasów egzogennych, które musimy z diety spożywać. Mamy też więcej lizyny, z którą się żelazo lepiej przyswaja. I mamy też sporo, sporo żelaza, bo tak jak już samo to, sama soczewica, ja porównałam tutaj dzisiaj w poście właśnie ten zakwas z buraka do soczewicy, dlatego że soczewica czerwona to jest też taki produkt, który po ugotowaniu bardzo łatwo jest zjeść w większej ilości. Można z tego zrobić dużo fajnych rzeczy, o czym Kasia za chwilę też powie. Czyli gofry, ciastka, jakieś tam różne inne rzeczy. I kolejna rzecz, że to jest taki produkt, który jest trochę łatwiej strawny jednak i też można na spokojnie niemowlakom podawać, małym dzieciom jako źródło żelaza. Także tutaj szukamy tych składników. Kolejna rzecz, dlaczego te strączki warto jeść? Oczywiście, jeżeli dbamy o klimat, no to wiadomo, ale tutaj ja chyba też nie będę o tym mówić, bo po pierwsze nie jestem specjalistką w tym zakresie, raczej tutaj o diecie się będę wypowiadać, a po drugie, to też wszystkie osoby, które tutaj są, raczej już wiedzą to wszystko, tylko po prostu mają problemy z wprowadzaniem tych nasion roślin strączkowych do diety, co też pisaliście w pytaniach, w tych pytaniach wszystkich, które tam przeczytałam wcześniej przed live'em. I nasiona roślin strączkowych, to w ogóle nie wiem, czy wiecie o tym, to jest taki produkt, który jest znany na całym świecie, dosłownie na całym świecie używa się różnych nasion roślin strączkowych w różnych krajach. Wiele gatunków roślin strączkowych jest używanych tylko na przykład jako pasze dla zwierząt. Przykładowo ubin jest tak używany, też w Polsce on jest bardzo mało znany. Jak ktoś nie wie, że czym są karmione na przykład zwierzęta, to nie wie, że i ubin na przykład istnieje. Ale na przykład też jest coś takiego jak tępek ubinowy. Czyli jak mamy na przykład soję i tępek taki zwykły, który jest zrobiony z soi, z nasion soi sfermentowanej, to mamy też tępek ubinowy, który też jest świetnym źródłem białka i taki sfermentowany będzie miał też lepszą przyswajalność niektórych składników odżywczych. Ale w każdym razie te strączki, to co chciałam powiedzieć, że są znane na całym świecie. Wszędzie się je je, w Egipcie, Grecji, Włoszech, Polsce, Meksyku, wszędzie. W niektórych krajach je się więcej strączków, w innych krajach oczywiście je się mniej.
Też, ponieważ jest dobrobyt i w niektórych krajach je się bardzo dużo mięsa, to po prostu zapomina się o nasionach roślin strączkowych, a pierwsze w ogóle wzmianki na temat nasion strączkowych w historii, takich zapisków historycznych, medycznych i tak dalej, sięgają sprzed 11 tysięcy lat. Także strączki jest bardzo, bardzo, bardzo ważne pożywienie w zasadzie na całym świecie dla wszystkich ludzi. Także warto je jeść. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jakie komponować w jadłospis. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, bo widzę, że tu chyba nikt nic nie pisał, tylko wszyscy wzmachają, prawda? Jeżeli macie jakieś pytania, to sobie tak powiększę, nie wiem, czy da się, no, chyba nie da się, to po prostu piszcie je tutaj, my będziemy starać się odpowiadać, bo trochę tych pytań było wcześniej o to, na przykład, jak sobie poradzić z większą ilością błonnika, co jest bardzo fajnym, dobrym pytaniem. Ale jeszcze chwileczkę. Kasia, czy coś chciałaś dodać? Przepraszam, bo tak zaczęłam gadać, ale może coś chciałaś dodać? Nie, zacznijmy od pytań, a myślę, że później przejdziemy do tych pomysłów, które... Dobra, bo ja sobie tutaj wypisałam kilka rzeczy, które były właśnie związane z pytaniami. Ktoś zapytał o błonnik i to jest bardzo dobre pytanie, jak sobie poradzić z większą ilością błonnika? Bo jeżeli ktoś przechodzi dopiero na dietę roślinną i zaczyna jeść więcej błonnika z orzechów, nasion roślin strączkowych, kasz, chleba żytniego i w ogóle dużo większych ilości błonnika, to na samym początku faktycznie można odczuwać większy problem z jelitami i trzeba albo przeczekać to i po prostu poczekać, aż to przejdzie, bo faktycznie to mija u wielu osób. Czy ty, Kasia, też tak miałaś na samym początku? Pamiętasz, czy...? To było tak dawno, że szczerze mówiąc nie pamiętam, a jadłam tylko soję w tamtych czasach, więc naprawdę nie pamiętam, żeby te dolegliwości... Ja w ogóle powiem ci, że tylko raz w życiu soję ugotowałam. Nie wiem, to było bardzo dawno temu, ale tylko raz w życiu ugotowałam... Nie, przepraszam, dwa razy, bo raz to była moja baza. Ciasto. Ja pamiętam, że na studiach na SGGW robiliśmy w ogóle ciasto, jabłecznik chyba, czy coś takiego z soją. Nie wiem, czy to się jeszcze w ogóle robi na zajęciach z dietetyki na SGGW, bo może ktoś jest stamtąd i może odpowiedzieć. W każdym razie pamiętam, że wtedy gotowaliśmy to ciasto z soją, z dodatkiem soi. Było naprawdę pyszne, ale soja ma tak dużo tych wszystkich związków, tych wszystkich takich związków antyodżywczych, i takich, które faktycznie, tych cukrów, które powodują gazy czy wzdęcia, czyli galaktooligosacharydów, że praktycznie każdy wtedy to odczuł. Bo też, no nie będę, no nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że na pewno nie przygotowaliśmy tego w taki sposób, żeby pozbyć się, redukować się tych wszystkich związków. Też z tymi wszystkimi związkami, może później będę o tym mówić, tutaj są pytania, ale później ja sobie to zapiszę i później będę odpowiadać. W każdym razie następny raz, kiedy gotowałam soję, to było jak robiłam kotlety sojowe i to było bardzo dawno temu. I to były dwa razy w życiu, kiedy w ogóle soję gotowałam, co świadczy o tym, jak dużo mamy strączków, takich, które łatwo jest wykorzystać na bieżąco, albo produktów ze strączków, które w zasadzie można wykorzystać od razu bez gotowania, czyli tofu, czyli mamy i kotlety sojowe, i pasty sojowe, i fasole, te różne takie rzeczy. I nie musimy po prostu gotować soi wtedy. Dobra, o czym ja chciałam mówić? O tym błonniku. Że faktycznie jest tak, że po przejściu na dietę roślinną przez jakiś czas można odczuwać pewne problemy i wtedy warto się zastanowić, czy te problemy się zaczęły dopiero po przejściu na dietę roślinną, czy były już wcześniej. Bo jeżeli te problemy z jelitami były wcześniej, to warto jednak udać się do dietetyka albo porozmawiać, może udać się do gastrologa i porozmawiać na ten temat, bo może być tutaj inna przyczyna, a przejście na dietę roślinną po prostu trochę pogarsza ten stan, dlatego że jest większa ilość błonnika i ma to jednak większy wpływ na jelita. To jest tak, że jeżeli ktoś ma zespół jelita na przykład nadwrażliwego, czy może ma jakiś tam delikatny przerost bakteryjny, czy jakieś tego typu problemy, to czasem te produkty zdrowe, roślinne, które zawierają dużo błonnika, mogą jednak pogarszać te objawy. Czasem, nie zawsze. Natomiast jeżeli ktoś przechodzi na dietę roślinną i wtedy zaczynają się te problemy, no to ja bym po prostu zwróciła uwagę na to, po pierwsze, ile jemy na przykład nasion roślin strączkowych na porcję, czy nie jemy za dużo na raz, bo warto zacząć wtedy od mniejszych porcji, czyli powiedzmy łyżki, dwóch łyżek ugotowanych strączków, a później dopiero przejść do większej ilości, czyli na przykład połowa szklanki ugotowanych strączków. I ja bym na samym początku po przechodzeniu na dietę roślinną chyba raczej nie przechodziła w większą ilość na porcję. Bo jednak jak ktoś przechodzi na dietę roślinną, to tak jak mówiłam wcześniej, jest więcej błonnika, a strączki już mają same w sobie dużo błonnika,
mają więcej błonnika niż warzywa i owoce, bo powszechnie się uważa, że warzywa i owoce są źródłem błonnika, ale jednak strączki mają dużo więcej tego składnika. I jak my dołożymy do tych strączków na przykład cebulę, kalafiora, brokuły, czyli w ogóle takie wszystkie rzeczy, które w diecie roślinnej występują w dużej ilości, to my możemy mieć większy problem ze wzdęciami i z naszym przewodem pokarmowym, dlatego że mamy dużo błonnika i dużo tych cukrów fermentujących jednocześnie. Dlatego trzeba wtedy zauważyć to, zwrócić uwagę na to, ile mamy strączków na porcję, zacząć od mniejszych porcji. Kolejna rzecz, warto zacząć od strączków takich delikatniejszych, które mają mniej trochę cukrów, czyli może być humus, soczewica, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, czerwona. Kiełki mogą być, mogą to być nasiona, które będą najpierw skiełkowane, a później ugotowane i one dzięki temu będą miały mniej właśnie tych cukrów fermentujących, ale to może być też tofu, może to być sfermentowany tempeh, mogą to też być kotlety sojowe. Tak naprawdę, bo też było pytanie wcześniej przed live'em o kotlety sojowe, czy to jest produkt wartościowy i mamy dużo takich zamienników mięsa, powiedzmy, takich roślinnych zamienników mięsa i są między innymi te kotlety sojowe, które są starym takim produktem, powszechnie znanym wszystkim starym weganom, takim jak ja i Kasia i my jemy takie rzeczy, co nie znaczy, że te produkty są zdrowe, bo one mają oprócz białka no, znikomą wartość odżywczą, głównie mają białko. Ale jednak od czasu do czasu, jak mamy ochotę zjeść takiego przysłowiowego kotleta schabowego, nie wiem, czy ty, Kasia, lubisz, ja lubię takiego kotleta od czasu do czasu schabowego z ziemniaczkami i mizerią, to nie zaszkodzi coś takiego zjeść. Po prostu musimy pamiętać o tym, że musimy z innych produktów, z innych strączków, z innych w ogóle posiłków dostarczyć sobie po prostu większej ilości żelaza, cynku, magnezu i tych składników, które trochę nam były zabrane przez ten kotlet sojowy, który w zasadzie można wkomponować jakoś tam w posiłek. Właśnie, przy okazji tego komponowania w posiłek, to wszystkie takie inne produkty, które są zamiennikami mięsa, czyli jakieś parówki sojowe, wędliny, jakieś zrobione czy z glutenu, czy różne tego typu, to są z zubinu zrobione, są z bobu zrobione, też takie ala mięsa z bobu, no i jest też Linda Meat, Beyond Meat i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do zrobienia, można to jeść i to ma faktycznie większe ilości białka. Niektóre mają lepszy skład aminokwasowy, inne gorszy. Te, które mają trochę lepszy, to właśnie jest ten kotlet z grochu, czyli na przykład ten Beyond Meat czy Linda Meat. Linda Meat to jest chyba z soi zrobione. Te, które mają trochę gorsze, to na przykład będą te kotlety, które mają białko słonecznika czy białko tego... Czy gluten po prostu, ale chodzi ogólnie o to, żeby połączyć je w posiłku z innymi produktami, czyli jak my sobie to połączymy z kaszą, połączymy sobie na przykład z warzywami, z orzechami, to my mamy już komplet fajny aminokwasów i nie zaszkodzi od czasu do czasu coś takiego jeść. Można wrzucić na przykład do fajnej sałatki, czy dodać właśnie do tego posiłku, jak mówiłam wcześniej, czy do butta, bo on można dodać i mamy już fajny komplet, więc da się to zbilansować. Natomiast najlepiej by było jednak bazować na takich strączkach, które są strączkami, przygotowane, ugotowane i można z tego zrobić cuda, o czym Kasia za chwilkę Wam powie, bo to nie jest tak, że my tylko gotujemy czy wyjmujemy z puszki i zjadamy, tylko po prostu możemy z tego zrobić mnóstwo bardzo fajnych rzeczy i na przykład możemy też wziąć czy tego kotleta sojowego, czy jakiegoś tam kotleta ze słonecznika, czy buraka, może być kotlet z buraka i po prostu zrobić do niego sos z soczewicy i już mamy wtedy białko, bo mamy sos z soczewicy plus kotlet z buraka, jeżeli lubimy i do tego inne dodatki, tak? Więc o to chodzi tutaj też z tym błonnikiem, żeby zwrócić na to uwagę, czy nie mamy za dużo różnych produktów wysokobłonnikowych na jedną porcję i być może zacząć też od mniejszych ilości błonnika, czyli od trochę mniej razowych rzeczy na samym początku, czyli zamiast przejść na przykład na chleb żytni na zakwasie, możemy najpierw zacząć od chleba graham, czy na przykład bułek grahamek. To jest bardzo indywidualne, bo dużo osób może po przejściu na dietę roślinną po prostu czuć się dobrze jedząc chleb żytni, tak? I łączyć go z humusem, z innymi pastami i czuć się dobrze. Więc to wszystko zależy od tego, jak ktoś przejdzie na dietę roślinną, jak się czuje i po prostu trzeba obserwować swój organizm. To są takie uwagi na samym początku. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to tutaj piszcie. Ktoś spytał się o strączki w puszce. One są jak najbardziej okej, tylko ważne, żeby przepłukać je, żeby pozbyć się soli, bo też te strączki po pierwsze zawierają sól, po drugie one są też fajnie dobrze przyswajalne, bo tam cukry, które powodują wzdęcia, one już są trochę zredukowane dzięki właśnie tej solance. Tutaj były jakieś jeszcze inne pytania, Kasia? Czy strączki mają podobną zawartość białka? Czy któreś pod tym kątem bardziej się wyróżniają? One mają bardzo podobną zawartość. Mają około od 8 do 10 gramów w jednej porcji, czyli porcja to powiedzmy, że to jest ta połówka szklanki ugotowanych.
Natomiast więcej ma tofu i tempeh, bo to są produkty już takie bardziej skoncentrowane. Jeszcze jest jedno pytanie. Czy strączki zawierają dużo histaminy? Strączki zawierają więcej histaminy od niektórych innych roślinnych produktów, ale to jest bardzo też zróżnicowane. I zależy kto jaki ma problem, bo jeżeli to jest nietolerancja histaminy, to więcej histaminy na przykład zawierają sery żółte, dojrzewające, więcej histaminy zawierają na przykład ryby, więc więcej histaminy zawierają produkty, które są ogólnie długo przechowywane albo kiszone, czyli kiszonki, czy na przykład oliwki, czy produkty konserwowe od strączków. Aczkolwiek to jest bardzo indywidualna sprawa, bo jeżeli ktoś ma nietolerancję histaminy, ja też wtedy u pacjentów nie wykluczam strączków, tylko po prostu dodajemy enzym, który by miał to wspomóc. Nie wiem, czy tu był jakiś... Tak słabo widzę te pytania, bo tutaj mam przezroczyste coś. Okej. Czy trzeba coś suplementować na diecie wegańskiej? Oczywiście, znaczy to live się tego nie tyczy, więc może innym razem po prostu o tym porozmawiamy, ale zapraszam na kanał VeggieTube na YouTube i tam jest cały live z doktorem farmacji, również na temat suplementacji na diecie roślinnej. My tam omawiamy wszystko w godzinę, jest to też na Spotify i w ogóle jest to pod tytułem suplementacja na diecie roślinnej, o ile dobrze pamiętam. Także zapraszam tam, bo my tutaj mamy czas na strączki dzisiaj. Okej, dobra. I tutaj ktoś napisał, że polecamy właśnie makaron z soczewicy, polecam. I taka jest prawda, że są też produkty, które się bardzo szybko gotują i które są łatwiej strawne i to może być ten makaron z soczewicy, ale mogą być też mąki z wykorzystaniem nasion strączkowych. I to są bardzo fajne produkty, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby znowu indywidualnie sprawdzić je na sobie, bo jeżeli jest ktoś na przykład z problemami jelitowymi, powiedzmy jest to ktoś z spłomita nadwrażliwego, to różnie może reagować na ugotowane makarony, trzeba to sprawdzić na sobie. Wiem, że też są osoby, które nie lubią takich makaronów i też przytaczam ten argument dlatego, że ja ich nie lubię, dlatego ja łączę je sobie po prostu z innymi produktami, czyli na przykład robię tak, że ten makaron z soczewicy łączę po prostu ze zwykłym makaronem, mieszam go sobie i robię sobie właśnie coś do takiego makaronu, żeby dzięki temu trochę zabić smak tego makaronu strączkowego, który, przepraszam, mnie jakoś nie przekonuje, ale jem, bo zdrowe. Czyli dietetycy też mogą tak się zachowywać. Dobra. Czy masło orzechowe... Słucham? Tak, to pytanie właśnie chciałam przeczytać. Czy masło orzechowe, arachidowe jest traktowane też jako strączki, czy jako źródło tłuszczu? Tam też jest białko, więc dodanie takiego masła orzechowego do owsianki jest bardzo fajnym pomysłem. Jeszcze właśnie przy okazji dodam, że strączki są, ponieważ są dobrym źródłem białka, to mają wpływ na sytość. Więc na przykład, jeżeli mamy owsiankę, płatki owsiane, owoce, nie wiem, jakieś dodatki, ktoś sobie coś tutaj wrzuci, jakieś suszone owoce czy coś, to za chwilę po zjedzeniu owsianki, nie wiem, czy wy to zauważacie, ale można być po prostu głodnym. Natomiast po dodaniu czy orzechów, czy szczególnie właśnie masła orzechowego, jest się najedzonym na dłużej, co właśnie masło orzechowe powoduje taki efekt sytości. Oczywiście płatki owsiane też zależy, jak one są przygotowane, czy są moczone, czy są długo gotowane, czy to są płatki błyskawiczne, czy to są płatki takie całe, ale masło orzechowe tutaj bardzo dużo robi w tym posiłku i jak najbardziej ono może być traktowane jako źródło białka, ale też ma więcej tłuszczów, dużo więcej tłuszczów w porównaniu do nasion roślin strączkowych, dlatego trzeba pamiętać, że całkowicie nie zastąpimy roślin strączkowych masłem orzechowym, ale to może być świetny dodatek do potrawy, czyli na przykład możemy zrobić sobie sos z nasionami roślin strączkowych, jakąś buddha bowl, coś w tym stylu i na przykład dodać do tego tahini czy masło orzechowe, albo zjeść na deser tahini, masło orzechowe, czy na przykład, nie wiem, tahini z czymś tam słodkim i mamy już dzięki temu i więcej białka. Możemy sobie uzupełnić skład aminokwasowy posiłku i jednocześnie mamy też zdrowe tłuszcze, no bo tam są tłuszcze jedno nienasycone, czyli też takie, które powinno się jak najwięcej spożywać. Okej, co jest takiego świetnego w strączkach? Wszystko to, co mówiłam wcześniej, one są po prostu produktem życia, tylko trzeba dobierać je indywidualnie pod siebie, trzeba próbować przepisów, nie zrażać się po tym, jak coś nie wyjdzie, bo często jest tak, że komuś coś nie wyjdzie albo zje coś nie takiego gdzieś tam w restauracji czy coś i stwierdza, to nudne, bez sensu, nie jem tego. Właśnie, trzeba po prostu próbować tak samo, jak się próbuje z innymi produktami, więc czasem jest tak, że trzeba zrobić sobie kilka podejść do różnych przepisów i do różnych strączków, żeby one po prostu nam posmakowały. Wow,
jako nawiązanie do tematu, są w jednym z lokali pączki z fasoli. Pytanie, jak można nie lubić pączków w ogóle? W ogóle, gdzie są te pączki z fasoli? Ja bardzo chętnie bym spróbowała, jak one smakują. Czy to jest tak, że to jest nadzienie z tych pączków z fasoli? Co tam jest w ogóle w tych pączkach? Ja wiem, że w Japonii są na przykład lody, gdzie zamiast czekolady są kawałki czarnej fasoli adzuki wsadzone w te lody na patyku. I w ogóle z fasoli adzuki w Japonii są robione słodycze. Wiadomo, że oni tam robią te słodycze z ryżem, z takimi różnymi tam rzeczami, ale oni mają też słodycze z fasoli, dużo słodyczy z fasoli. W zasadzie każda taka przyzwoita cukiernia ma coś z dodatkiem fasoli. Wiadomo, że one też nie są wszystkie zdrowe, ale jest coś takiego i nawet, słuchajcie, mieli kole ze smakiem fasoli, o smaku fasoli mieli kole, nie wiem, czy wiecie o tym. To są te takie tematy jeszcze strączkowe z różnych stron świata przy okazji. No wiadomo, że oni tam tofu i soi używają dużo, a tutaj jeszcze fasola. I my na przykład, bo Kasia specjalizuje się też w deserach i ma lody z ciecierzycy, ciasta z fasoli, o czym za chwilę wam powie, gofry z soczewicy, naleśniki z ciecierzycy i różne tego typu rzeczy. Twarożek z ciecierzycy? Twarożek z ciecierzycy, tak, pojawił się tak. W Zagrebiecko. Dobra. Okej. Okay. Dobra, czyli ty widzisz pytanie, bo ja to sobie coś zasłoniłam. Tak, to jest odpowiedź do ciebie a propos pączków z fasoli na Chmielnej, Vegan Kitchen. To ja nawet w ogóle tam nie byłam, a tak blisko mam. Dobra, to zobaczę sobie. I jest pytanie o soczewicę czerwoną i gotowanie, jak do którego momentu gotować? Jest miękka już po 10 minutach, ale przepis zawsze dwa razy dłuższy czas. W ogóle... Soczewica się rozpada i miesza się z tą wodą, czy wtedy nie traci witamin? Z soczewicą czerwoną tak jest, że można ją krócej gotować. Tak samo jak gotuje się krócej makarony z soczewicy czerwonej, to jakbyście gotowali tak, jak jest napisane na opakowaniu, to by on się rozgotował całkowicie. I tego akurat nie rozumiem dlaczego. Ale odejmijcie sobie te 2 minuty w przypadku makaronów. Natomiast z soczewicą ona się bardzo szybko gotuje. Ja nawet nie liczę czasu. Bardzo szybko się gotuje, więc w ogóle bardzo lubię taki sos z soczewicy, który jest super prosty, pasuje do ziemniaków na przykład. I to jest po prostu ugotowana soczewica czerwona z dodatkiem fajnych przypraw. Czyli mamy garam masala, mamy trochę papryki słodkiej, mamy trochę kurkumy, trochę pieprzu, dodaję trochę oregano, dodaję sobie różne przyprawy. I ona się gotuje i na ciepło ten sos jest naprawdę super. Można polać ziemniaczki, dodać jakąś surówkę i bardzo fajna jest. Więc soczewica czerwona jest o tyle fajnym produktem, że ona się szybko gotuje. W zasadzie łatwiej jest ugotować soczewicę niż zamówić pizzę. Ona szybciej będzie ugotowana. I co do strączków jeszcze tak przy okazji tego gotowania, to nie wiem, czy wiecie o tym, że można je zamrozić po ugotowaniu. Więc takie rzeczy jak fasola czy ciecierzyce, jak my moczymy te produkty, to możemy po ugotowaniu, po moczeniu, po ugotowaniu zamrozić je, poporcjować i zamrozić i później wystarczy je wrzucić do gorącej wody albo do zupy, albo od razu do gulaszu i mamy gotowy posiłek, tak? Więc nie trzeba tego gotować co 4 dni. No dobra. Kiedy dodać sodę? Podczas moczenia nasion do gotowania, wodę po moczeniu wylewać czy w niej gotować? To jest też bardzo fajne pytanie. Sodę powinno, znaczy co do samej sody, to jest tak, że ona, dlaczego w ogóle tą sodę się dodaje, bo dużo osób nie wie, to jest tak, że sodę się dodaje, żeby zredukować te cukry powodujące wzdęcia, czyli te galaktooligosacharydy. I dodatek sody jest i dobry, i zły. I teraz pytanie, czy musimy dodać tą sodę, bo dobry o tyle, że osoby, które faktycznie cierpią po zjedzeniu strączków i mają problemy jelitowe, to dodatek sody będzie bardzo pomocny, bo ona powoduje, że te wszystkie cukry z fasoli, no nie wszystkie, ale dużo tych cukrów wychodzi do wody, więc im więcej też wody będzie do moczenia fasoli, tym lepiej, czyli nawet może być taka proporcja 1:5, czyli mamy 5 razy więcej wody w porównaniu do strączków i dodajemy właśnie tą sodę, może to być łyżeczka sody na litr wody i płuczemy je. Dlaczego płuczemy? No bo my się pozbywamy tych cukrów właśnie, bo jak my tego nie przepłuczemy, te cukry wychodzą z fasoli do wody, bo one są rozpuszczalne w wodzie i my ugotujemy w tej wodzie, to w zasadzie na to samo wychodzi, więc to jest bez sensu trochę. Ale dlaczego jest w ogóle jakiś minus dodatku sody? Bo jak wychodzą cukry do wody, to wychodzą tam też składniki, które normalnie są rozpuszczalne w wodzie, a ich potrzebujemy, czyli takie jak wapń jest rozpuszczalny w wodzie, witaminy z grupy B, na przykład witamina B1, B2, one są rozpuszczalne w wodzie, więc one przechodzą do wody, więc też jak my już dodajemy
sodę do moczenia strączków, to musimy pamiętać o tym, że wapń lepiej już wtedy z innych produktów sobie dostarczyć, bo jednak te strączki no, nie będą miały jakoś super dużo. A jeżeli chodzi o produkty w puszce, to tutaj będzie trochę więcej wapnia, bo one są tam moczone w mniejszej ilości w ogóle wody, więc wtedy bym się tym nie przejmowała, więc te z puszki w razie czego są jak najbardziej okej. Czy fasolę w puszce, która nie została zjedzona, może być zamrożona? Nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że raczej nie. Dobra. Okej. Dobra, to teraz zapytamy. Nie wiem, jak będziecie mieć jakieś pytania, to pytajcie. Ale w ogóle powiedzcie nam, co wy robicie z nasion roślin strączkowych na co dzień? Co wy przygotowujecie? Jaka jest wasza ulubiona potrawa? Albo co przygotowujecie na co dzień? Co jecie? Czy jecie na co dzień nasiona roślin strączkowych i co z nich przygotowujecie? Boże, nie jedzą. Może nie. Ja mogę powiedzieć w tym czasie, że tak, od początku mojej historii wege, czyli od tego 92 roku, ja właściwie cały czas w swojej diecie mam te strączkowe. Zaczęło się od soi, tak jak wspomniałaś. A ty powiedz mi, czy ty tak intuicyjnie zaczęłaś je jeść? Czy nie, to byłaś głodna, chodziłaś głodna i pomyślałaś, i znalazłaś w jakiejś tam książce? W tamtym momencie swojego życia nie myślałam o tym, że białko... No bo wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, ale przypomniało mi się, że wtedy nie było takich książek, nie było, żeby nie, poszukiwać. Nie było. Ja pamiętam, że były, co prawda były książki o wegetarianizmie, nie wiem, była Grodecki, tam Zmierzch świadomości łowcy, czy coś takiego, nie wiem, czy ty znasz to, ale nie było takich książek z wartością odżywczą, z przepisami, ze strączkami, takich, wiesz, takich fajnych książek. Powiem szczerze, ty w ogóle wzięłaś to, że jadłaś strączki? Powiem szczerze, to moja mama zdała ten egzamin, bo u nas byłyśmy trzy, które przeszłyśmy na wegetarianizm, najpierw moja starsza siostra, później ja. I wtedy była tylko soja. Ja nie pamiętam soczewicy, no groch oczywiście był, ale soczewica, ciecierzyca to są produkty, które ja mam w swojej diecie dopiero od jakiegoś czasu. I właściwie przez wiele, wiele lat jadłam tą soję, sojowe kotlety. Sojowe kotlety te takie z teksturatą, o których wspomniałaś również. Ja też je jadłam. Mama robiła pasztet z soi, ale głównie to wokół soi kręciła się moja dieta i tak naprawdę pasztet, kotlety i kotlety z teksturat, parówki sojowe. To w tamtych czasach takie produkty, które były dostępne, tu widzę, że odpisują teraz. Dobra, ale tłumacz, to później przejdziemy. Tak. I tak naprawdę produkty typu soczewica, ciecierzyca dopiero weszły do mojej diety, no nie wiem ile lat temu, ale najbardziej wdrożyłam je do swojej diety, kiedy zaczęłam być na diecie roślinnej stricte. Wtedy też ta moja świadomość się zmieniła, bo wcześniej nie myślałam o tym, co jem. No po prostu soja, zapychałam się tą soją, tofu nie jadłam. Tofu ja jem dopiero od momentu, kiedy jestem na diecie stricte roślinnej, czyli to jest jakieś 6 lat już prawie. I tofu zmieniło twoje życie. Tofu zmieniło moje życie, bo ja nie wyobrażam sobie dnia bez tofu. Ja razem z moim małym synkiem codziennie tofu musimy, jedna kostka przynajmniej jest zjedzona, czy na śniadanie, czy na kolację, czy na obiad, ale tofu jest obowiązkowym produktem w moim domu obecnie, tak rzeczywiście. Powiem ci szczerze, że u mnie też jest tak, że u mnie tofu nigdy nie brakuje. Mam nawet w zamrażarce. Mam w lodówce i mam w zamrażarce. I sygnał, kiedy trzeba iść po zakupy, to jest, kiedy brakuje tofu. I to nie jest tak, że mi całkiem brakuje, tylko mam na przykład dwie kostki w lodówce. Tak, ja już jadę po tofu. Tak, ja już jadę po tofu. I to jest też produkt, który, bez którego nie wyobrażam sobie życia, bo to jest tak proste, można to dodać do wszystkiego i no nie wiem, jak można żyć bez tofu, ale też to jest takie, że nie wiem, czy ty pamiętasz, no na pewno pamiętasz, ile w ogóle kiedyś tofu kosztowało, jak wtedy, było Wtedy nie jadłam tofu, więc nie interesowałam się ceną tofu. A teraz rzeczywiście zawsze raz w tygodniu najazd na pewien sklep, nie będę wymieniać nazwy. Moja koleżanka zawsze się śmieje, że to na pewno byłam ja, bo pusta półka jest i nie ma tofu naturalnego. No niestety, kupuję tego bardzo, bardzo dużo rzeczywiście. Ja też, moje ulubione to jest właśnie naturalne. Kiedyś było marynowane, też bardzo fajne, teraz ostatnio nie mogę spotkać, ale to naturalne do wszystkiego właśnie pasuje. Więc tofucznica, w ogóle nie wiem, czy próbowaliście, nie wiem, tutaj tak od razu mówię do wszystkich, tofucznicy z awokado. Pyszne, po prostu tofucznica z awokado jest przepyszna. Wrzucamy trochę awokado podczas robienia tofucznicy. Dobra, to tutaj była, to jest właśnie twoja historia i sprawdźmy. Bardzo dużo tutaj jest odpowiedzi. Czyli oni jedzą strączki? Jedzą.
Okej, okay. Hummus, Raffaello z białej fasoli, ciasto z fasoli, kotlety, hummus, zupa, smalec z fasoli, pieczona ciecierzyca do smoothies, chleb, awokado, fasola czerwona, smoothie bowl czekoladowy z czerwoną fasolą, kotlety znowu tutaj mamy i codziennie tofu, tak, to jest team tofu, to my. Kotlety z ciecierzycy, kotlety, pasty, pasztety w curry, gulaszach, doleczo, brownie, pierogi, twarożek z tofu, brownie z fasoli, ciasteczka, racuchy, omlet z mąki z ciecierzycy. To chyba też jeden z naszych ulubionych produktów. Tak, czyli chociaż mi się to nie przejadł i teraz jem szakszuka albo tofucznicę. Mi się nie przejadł, mnie raz w tygodniu, zazwyczaj w niedzielne śniadanie jest takie wytrawne. Okej, okay, tutaj jeszcze do sosów dodawane makaron z tofu. Okej, okay, dobra. Znowu jest wielbiciel kolejny, tofu, hummus, soczewica. Dobra, Kasia, a powiedz, co można w ogóle takiego, znaczy, kiedy ty w ogóle zaczęłaś eksperymentować ze strączkami, że zaczęłaś przygotowywać z nich jakieś inne jeszcze dodatkowo rzeczy, oprócz tego, co robisz, co na co dzień, czyli na przykład na co dzień, powiedzmy, jest ta tofucznica, ta mąka z ciecierzycy, ten omlet pojawił się, ta mąka się pojawiła od jakiegoś czasu i też to wykorzystujemy do wielu produktów, ale w ogóle jak to się stało, że ty zaczęłaś jeść w innej postaci strączki? Czyli tak powiedzmy, czy na słodko, czy coś? Nie wiem, kiedy to się stało. Na pewno prowadzenie bloga z moją młodszą siostrą spowodowało, że też musiałam być bardziej kreatywna i wyjść spoza tą strefę komfortu w żywieniu i jedzenia tylko tego, co znam, ale też próbowania czegoś nowego. A od kiedy jest też syn, który jest na diecie roślinnej, właściwie od początku, to też staram się eksperymentować właśnie w celu przekazania mu pewnych wartości odżywczych w innej formie, czyli na przykład kiedy jest strączek ciecierzyca, to nie ciągle kotlet, czy nie ciągle potrawka z ciecierzycą, ale w formie słodkiej, którą dzieci zawsze lubią i to jest też łatwiej wtedy. Nie zawsze, chociaż mój syn jeszcze jest na etapie, że on wszystko lubi, zwłaszcza jak mamu się zrobi, nie wiem co będzie dalej, natomiast ogólnie w formie słodkiej jest łatwiej czasami te wartości odżywcze przemycić. I tak powstały chociażby muffinki z soczewicy. To jest bardzo fajny i ku mojemu zaskoczeniu przepyszny przepis, który będziecie mogli przetestować już niedługo. Moja mama, która... Z czym one są, przepraszam, z soczewicą czy z fasolą? Jeszcze raz. Z czym one są? Z soczewicą muffinki czy z fasolą? Z soczewicy. Muffinki są z czerwonej soczewicy. I też muszę powiedzieć, że ja najczęściej korzystam z tych produktów, które są bardzo łatwo dostępne, czyli czerwona soczewica, uwielbiam ją, bo krótki czas gotowania i nie trzeba jej moczyć, więc to jest dla mnie produkt idealny. Ciecierzyca, przyznaję, bez bicia, zawsze kupuję w słoiku. Teraz już nie trzeba, w puszce są w słoikach, nie mam czasu na gotowanie, tak mam, po prostu kupuję sobie w słoiku. Też mam bardzo dużo tego produktu w domu, bo moja córka na przykład nie lubi tofu, a lubi ciecierzycę, więc też jestem zmuszona kombinować, zwłaszcza jeśli się ma różne osoby w domu o różnych upodobaniach kulinarnych. To trzeba kombinować. Dlatego omlet z ciecierzycy nie tylko wytrawnie, ale też na słodko. Batony. Dzieci czasami dostają w przedszkolu batoniki. Ja staram się, ponieważ ja przygotowuję synowi jedzenie do przedszkola, staram się przygotowywać batony trochę w zdrowszej formie i na przykład batony z ciecierzycy są jednym z takich rozwiązań. Jest wiele różnych przepisów. Ten przepis, który ja wykorzystuję, dodatkowo jeszcze orzechy, nasiona, czyli przemycenie jak najwięcej wartości odżywczych. Ja mam pytanie jeszcze, bo ty patrzysz na to, jakie są przepisy w przedszkolu i przygotowujesz coś, co będzie podobne, żeby on miał coś takiego samego, powiedzmy coś podobnego w swoim jadłospisie, ale tak, zdrowszego. Ale zdrowszego i przede wszystkim roślinnie, bo on jest całkowicie roślinnie, więc tutaj... Tak. Na przykład jak jest jakiś kotlet, załóżmy, mielony w przedszkolu, on ma kotlet z soczewicy, z ciecierzycy, z różnych strączków, przeróżnych, te, które mam w domu. Ale tak jak mówię, soczewica, ciecierzyca, fasola czerwona, tofu, to są takie produkty, które u mnie w domu najczęściej są. Nie szukam wyjątkowych strączków, których nie znajdę w każdym zwykłym sklepie, ponieważ no, ważny jest dla mnie czas i dostęp do produktu, tak żeby było łatwo i szybko. Ja tylko dodam jeszcze, że my będziemy mieć z Kasią też za jakiś czas inną rozmowę właśnie na temat tych posiłków przedszkolnych. Jak zorganizować sobie dzień i posiłki w taki sposób, żeby dopasować menu
przedszkolne, znaczy żeby dopasować menu dziecka do tego menu przedszkolnego i to menu roślinne, tak? Żeby jeszcze było to zbliżone właśnie do tych wszystkich posiłków, które on ma w przedszkolu. Jak już powiedziałaś o tym, to musiałam też wspomnieć o tym, że my będziemy mieć taki w ogóle live na ten temat. To jest, myślę, że bardzo ciekawy temat dla wszystkich rodziców, którzy jednak no, muszą donosić te posiłki, bo na przykład przedszkole nie zapewnia albo roślinnych opcji, albo te roślinne opcje są na tyle beznadziejne, że trzeba po prostu donosić posiłki. A jednak dziecko ma wtedy inne posiłki i no, może patrzeć na to, że ktoś inny zjada, że zjada po prostu ono co innego niż wszyscy. Tak? Chociaż teraz dużo dzieci w ogóle w przedszkolach ma swoje własne diety, więc to nie jest tak zazwyczaj, że tylko jedno dziecko w grupie ma swoje posiłki. Różnie bywa. Moje dzieci nigdy nie miały problemu akurat z tym, że jedzą inaczej, ale różnie bywa. Wiem, że czasami są problemy. To już jest. Dobra, o tym będziemy mówić też. Dokładnie, tak. Tutaj jest jedno pytanie. Jeżeli to jest pytanie do mnie, to kiedyś tak, miałam stronę tubegelovers.com i nadal ona jest aktywna, natomiast obecnie współpracuję z Iwoną na co dzień i przepisy, o których wspomniałam teraz, powstają do naszych e-booków, między innymi oraz na stronie Vegetician. Też możecie znaleźć tam przepisy, które tworzę. Tak, więc jak chcecie wejść w przepisy Kasi, to zapraszam. I to jest strona vegecentrum.pl albo vegetician.com. W każdym razie obie strony przechodzą do tego samego bloga i tam są przepisy Kasi. Te wszystkie przepisy, które mają ładne zdjęcia i w ogóle wyglądają ładnie, to są przepisy Kasi. Te, które mają brzydkie zdjęcia, to są moje przepisy. Ja przez to, że ty publikujesz te przepisy na blogu, zaczęłam, rozleniwiłam się z publikacją moich rzeczy, chociaż ostatnio właśnie w tę sobotę zaczęłam się zastanawiać nad tym, pomyślałam, kurczę, muszę coś opublikować, jakiś brzydki przepis na bloga. Ja tylko mogę powiedzieć, że Iwony przepisy w e-bookach często są wykorzystywane i robię jej zdjęcia, więc Iwona trochę przesadza, naprawdę fajne rzeczy. Przyznaję, ciasto z fasoli, które musiałam sfotografować, musiałam. Bałam się potwornie. Ja dotychczas nigdy nie zjadłam dobrego ciasta z fasoli. To był pierwszy przepis ciasta z fasoli, który mi smakował. Zawsze ciasto z fasoli było okropne. I to był twój przepis, tak? A, jak się cieszę. Także tak, chyba naprawdę super. Wypadło mi to z głowy. Na blogu to ciasto z fasoli jest w brzydkiej formie. Z tym brzydkim zdjęciem. Jest tam to brzydkie zdjęcie cały czas, prawda? Ale to jest to ciasto z fasoli. Tak, ja się, rzeczywiście bałam, bo ciasto z fasoli jest takim specyficznym ciastem i ten smak fasoli, jeżeli ja wyczuję, to nie zjem. Po prostu to jest coś, co jest dla mnie niesmaczne i zawsze mówiłam, że ludzie oszukują, jak mówią, że to jest smaczne. Natomiast ten twój przepis rzeczywiście i bez słodzenia tutaj naprawdę zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Słuchaj, bo w ogóle to ciasto z fasoli, jak i wiele, wiele przepisów i ja dodawałam chyba nawet, nie wiem, no kilka lat temu, więc te straszne zdjęcia, no widzisz, teraz robię trochę lepsze, mam lepszy telefon, więc będzie lepiej. Dobra, w każdym razie powiedz mi, co ostatnio gotowałaś ze strączków, co cię zaskoczyło też, bo jak powiedziałam o tych lodach w Japonii, jak tobie przekazałam informację, że są tam lody, to ty zrobiłaś? Lody z ciecierzycy. I to bardzo szybko mi przyszedł do głowy ten pomysł, zwłaszcza, że w moim domu i wśród moich znajomych bardzo popularne są praliny z ciecierzycy, które robię już od kilku lat. Też przepis był kiedyś na blogu Tubegelovers. I tak te praliny mają tak fajny smak w połączeniu z pewnymi dodatkami, między innymi z masłem orzechowym, że uznałam, że to będzie świetna baza do lodów. Powiem szczerze, zanim je zamroziłam, to mogłabym je wyjeść łyżką, zanim po prostu ta cała masa jest tak pyszna, że no trudno. Muszę zrobić. Halo? Halo? Ktoś mnie zacięło przez chwilę. Mówię, że muszę zrobić. I robiłaś też karmelki z ciecierzycy? Dokładnie tak, przyznaję, ja nie jestem fanką ciecierzycy sama, najmniej jem ciecierzycę, zazwyczaj jest soczewica i tofu oczywiście, ale i wiem, że dużo osób je tą ciecierzycę pieczoną wytrawnie. Mi ona nigdy nie smakowała, ja zawsze czuję smak ciecierzycy, po prostu nie. To tak jak hummus, to są takie dwie rzeczy, które ja osobiście nie lubię, przyznaję. Uznałam, że pokombinuję trochę na słodko.
bo ciecierzyca na słodko to jest taka wersja ciecierzycy, którą rzeczywiście lubię, na przykład w tych pralinach czy lodach. I wyszło naprawdę coś fajnego nie tylko do pochrupania w trakcie seansu filmowego, ale na przykład dodatek do ciast. Sernik z soczewicy i kaszy jaglanej, który publikowałaś u siebie, to tam właśnie dodałam jako ozdoba i też fajna przygryzka do ciasta, także też polecam. Super, dobra. Tutaj jeszcze zobaczę, co tutaj piszecie, bo my musimy zaraz kończyć, bo nam się kończy czas. I ktoś tutaj się zapytał o kiełki, tylko nie wiem, gdzie to... coś to było z kiełkami. Jak kiełkować, czy nie wiem, coś to było z kiełkami. Ale już chyba tego... Nie wiem, nie mogę znaleźć. Dużo jest pytań, znaczy odpowiedzi. Jakie jest ryzyko rozwoju pleśni przy kiełkowaniu? Na przykład ciecierzycy, trzeba ją moczyć około 2 dni, a czy w temperaturze pokojowej, czy w lodówce? No moczy się ją w temperaturze pokojowej. Ona powinna być już tak naprawdę do 4 dni raczej gotowa, już wykiełkowana, więc myślę, że tego ryzyka by wtedy nie było, może dłużej by było to ryzyko, ale wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność powietrza też w mieszkaniu, więc... ciężko by było jednak mi ocenić. Wydaje mi się, że do tych 4 dni na spokojnie ona by była dobra. Tylko przy okazji kiełków, jak już jest właśnie to pytanie, to też przypomniało mi się, chciałam dodać, że te wykiełkowane strączki też trzeba poddać obróbce termicznej. Chodzi o to, że one zawierają związki antyodżywcze, które, no, których jednak musimy się pozbyć, czyli lektyny, ale też inhibitory proteaz i musimy się ich pozbyć podczas gotowania. To tak przy okazji, ta wykiełkowana ciecierzyca będzie miała więcej niektórych składników, ale trzeba po prostu zredukować związki antyodżywcze. No dobra, to tutaj mamy chyba już wszystkie, tak mi się wydaje, odpowiedzi. Chyba nie ma nowych pytań? Nie. Co do fasoli azuki, ja kupowałam swojego czasu tą fasolę na targu, na różnych targach, na pewno można ją dostać. Myślę, że przez internet też, ale faktycznie ostatnio widzę, że jest słabo dostępna, a szkoda, bo to jest bardzo fajna fasolka do właśnie na słodko, można z niej robić kremy czekoladowe, można z niej robić też właśnie to ciasto z fasoli, można z fasolą adzuki zrobić i ona właśnie się bardzo szybko też rozgotowuje, szybko się rozpada i bardzo fajna jest taka kremowa po ugotowaniu i po zmiksowaniu, więc bardzo polecam. No dobrze, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasiona roślin strączkowych. Jeszcze chciałyśmy z Kasią dodać, że mówimy już tak od około miesiąca chyba o naszym e-booku, który w końcu jest w ostatecznym składzie. Mamy tam kilka części e-booka. Pierwsza część to jest właśnie ta część merytoryczna i w części merytorycznej ja mówię o tym, w zasadzie piszę o tym, jak te strączki wprowadzać do diety. Tam jest dużo też właściwości na temat strączków. W zasadzie tam jest chyba taka baza wiedzy na temat strączków i etapy, jak można je wprowadzać do diety, jak je wprowadzać też do diety przy różnych problemach, kiedy czujemy, że te strączki nam nie służą, co możemy zrobić, jakie są alternatywne sposoby też wprowadzania strączków. I tam jest też taka tabelka z obserwacją swojego organizmu, jaką porcję możemy wprowadzić, w jakiej postaci i z czym połączyć, żeby dobrze się czuć po takim posiłku. Jest jadłospis z wykorzystaniem produktów, które są w przepisach, czyli wykorzystaniem tych przepisów, które Kasia przygotowywała. I te przepisy są wytrawne, są słodycze, są przepisy na przystawki, na sałatki, Buddha Bowls, sałatki i są na dania główne i śniadania. Ten jadłospis jest z wykorzystaniem przepisów, ale to nie jest tak, że ten jadłospis jest do powtarzania ciągłego. Chcemy po prostu pokazać Wam, jak można wprowadzić przepisy z e-booka w prosty sposób do jadłospisu, do swojego jadłospisu. Także można oczywiście ten jadłospis cały czas stosować, ale raczej bym wplatała te posiłki, no bo jednak by było dużo gotowania, gdyby cały czas te produkty co chwilę jakieś nowe się znajdowały w jadłospisie, więc po prostu jak wpleść to w swoje posiłki, jak kalorycznie to wpleść, co może być śniadaniem, co może być kolacją. Także zapraszamy Was do zapisu na tego e-booka. Ostatecznie zapraszamy Was, żebyście już dzisiaj się może zapisali do tego e-booka, jeżeli ktoś jeszcze jest niezapisany do newslettera, dlatego że jutro będziemy wysyłać wszystkim osobom zapisanym informacje o tym, jak można e-booka kupić i
będzie też specjalna cena i będzie też data premiery. Także zapraszamy. Czy Kasia chcesz coś dodać? Chciałam tylko dodać, że jeśli chodzi o przepisy, to będą naprawdę proste przepisy i starałam się, te, które są moje przepisy, starałam się też dopasować tak poziomem trudności do tego, jak Iwona zawsze pokazuje, czyli jak najmniej czasu spędzonego w kuchni. Oczywiście nie uwzględniam tutaj czasu pieczenia, ale na pewno obiecuję, że są proste, a przede wszystkim z bardzo łatwo dostępnych produktów. Tutaj w tych przepisach znajdziecie produkty, które w każdym sklepie znajdziecie, nawet w małej miejscowości, jestem przekonana. To, co jest jeszcze fajne, to ty piszesz tam też przy posiłkach, na co można zamienić i jak można podać, czyli na przykład jak mamy jakąś potrawę, to co możemy do tego dodać? Tutaj po prostu to są wszystko rzeczy eksperymentowane na mojej rodzinie i to, jak dawałam wskazówki, to jest to, jak ja modyfikuję te przepisy w domu lub co dodaję, z czym serwuję. Jak naprawdę tutaj każdy sobie poradzi. Każdy w ogóle z tych przepisów jest, słuchajcie, przetestowany przez dzieci Kasi, także te przepisy na strączki, one po prostu muszą działać, bo dzieciaki po prostu to jedzą, tak? I wbrew opinii niektórych osób, ostatnio taką opinię usłyszałam w przedszkolu, nie, strączki nie niszczą wątroby. Mój syn je te strączki od właściwie początku, kiedy rozszerzona była jego dieta, czuje się bardzo dobrze, rozwija się bardzo dobrze. Ja jem strączki już od X lat i też żyję i też mam się dobrze. Iwona to samo, więc tylko kwestia urozmaicenia, dobrego doboru składników do tych strączków i będzie dobrze. Tak, dziękujemy Wam bardzo za udział i zapraszamy Was na kolejny live, gdzie będziemy właśnie mówić o tym, jak sobie poradzić z posiłkami przedszkolnymi u roślinnego dziecka. Jesteście zainteresowani takim live'em? Jeżeli tak, to dajcie znać. I dziękujemy. Dziękuję.